Wiadomości z powiatu nyskiego. Kamera? Akcja! Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Wiesiek Blacha-Błaszkiewicz, przyjechałem do Was z Krakowa. Jestem perkusistą. Dziś w Nyskim Rolniku bardzo ciekawa i innowacyjna inicjatywa, dlatego że spotkaliśmy się tutaj w dość typowej dla szkoły scenerii, ale z nietypową formą walki z potencjalnymi zagrożeniami, jakie stoją przed młodymi ludźmi, przede wszystkim uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Wyszedłem z nałogu, uwolniłem się z choroby nowotworowej. To dało mi bardzo dużo do myślenia nad wartością życia. Nad dobrem, które jest we mnie, którym chcę się dzielić. Po to jestem tutaj z tymi młodymi ludźmi i przekazuję swoje świadectwo. To inicjatywa, która trwa od jakiegoś czasu. Staramy się zapraszać niezależnych artystów, którzy w sposób bardzo przekonujący mówią o swoich dotychczasowych problemach, z którymi sobie poradzili, przestrzegając jednocześnie młodych ludzi przed wszystkimi zagrożeniami tego niebezpiecznego świata, zwłaszcza niebezpiecznego dla nastolatków. Życie to największa wartość, jaką mamy. Dobro, które jest w każdym z nas, powinno emanować do każdego. Powinien każdy to odczuwać. W świecie jest tyle zła i złego, że taką misję sobie obrałem, aby walczyć z tym złem, aby dzielić się dobrem, przeciwstawiać złu. Młodych ludzi nie można oszukać. Rozmawiając z nimi o swoim życiu, o swoich przeżyciach, szczerze, prawdziwie, z każdą minutą, z każdą chwilą ci ludzie coraz bardziej się odkrywają. Patrząc w ich oczy, twarze, widzę, jak zmienia się reakcja od samego początku do finału, gdzie dziewczyny wychodzą na scenę i tańczą. Są też tego rodzaju inicjatywa wsparta przez powiat nyski, który jest organem prowadzącym wszystkich naszych placówek i chcę powiedzieć, że miałem ten zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w tym dzisiejszym spotkaniu. I dla mnie jest to osobiście bardzo przekonujące, dlatego że dzisiejszy artysta bardzo przekonująco przedstawiał wszystkie zagrożenia i to, co może spotkać młodego człowieka. Będziemy starali się tego rodzaju inicjatywy kontynuować także w innych placówkach w powiecie nyskim.